Dzisiaj porozmawiamy sobie o klawiaturze mechanicznej w rozmiarze 80%. Witajcie z tej strony z Maslo. Witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj zajmiemy się omawianiem klawiatury MotoSpeed K87S. Jest to klawiatura mechaniczna w rozmiarze 80%, prosto, że tak powiem, z Chin. I tutaj nie bez powodu właśnie poruszam kwestię, że jest to klawiatura w rozmiarze 80%. Być może niektórzy z was zastanawiają się, o co chodzi. Tak więc możemy wyróżnić kilka rozmiarów poszczególnych klawiatur. Tak więc mamy pełnowymiarowe, 100%owe, mamy te troszeczkę mniejsze bez numpada, są to właśnie 80%owe, a także mamy klawiaturze w rozmiarze 60%, czyli te całkiem małe. W zasadzie u mnie na kanale mogliście zobaczyć bardzo dużo różnych klawiatur, w tym klawiatury 100%owe, ostatnio była klawiatura 60%owa, jeżeli ktoś nie widział i jest zainteresowany, to oczywiście odsyłam do filmu, a dzisiaj właśnie poruszymy kwestię klawiatury w rozmiarze 80%. Przede wszystkim myślę, że takie klawiatury mogą się sprawdzić graczom, ponieważ posiadają one w zasadzie wszystkie przyciski, które są potrzebne, a na przykład osobiście ja numpada używam prawie nigdy. Więc generalnie takie osoby, które grają w gry, powinny być jak najbardziej zadowolone z klawiatury o takim rozmiarze. Powiedzmy coś o samej klawiaturze. Jest to firma MotoSpeed. Może nazwa wydawać się troszeczkę dziwna, ale oni akurat całkiem sporo produkują klawiatur mechanicznych. Te klawiatury mechaniczne są wyposażone w switche kompatybilne z Shure MX Otemu i przynajmniej w tej klawiaturze mamy do wyboru switche albo niebieskie lub czerwone. Ja oczywiście testuję sobie wersję z niebieskimi switchami, z tymi najgłośniejszymi. I co wam mogę powiedzieć o samej klawiaturze? Jest to klawiatura RGB, dodatkowo wzbogacona paskiem LEDów wokół jakby tej dolnej części obudowy. Więc jeżeli jesteście fanem naprawdę mocno świecącej klawiatury, no to jest to produkt, myślę, zdecydowanie dla was. Czy konkretnie ten model jest też sprzedawany z białymi keycapami. Ogólnie cały jest utrzymany, jak widzicie tutaj, no w dość takiej, powiedzmy, białej kolorystyce. Wziąłem tą klawiaturę ze względu na to, że ona się troszeczkę wyróżnia, gdyż głównie utarło się, że klawiatury powinny być czarne, szare, no to wziąłem wam taką białą do pokazania. No i słuchajcie, co do samej estetyki, ona może się podobać lub nie. Ja szczerze mówiąc, zwłaszcza kiedy klawiatura na przykład przechodziła przez spektrum i przybierała kolor różowy, to bardzo mi się wydawało, że ta klawiatura jest taka, powiedziałbym, aż dziewczęca. Oczywiście tutaj efektów podświetleń jest bardzo, bardzo dużo, ale do tego przejdziemy później. Klawiatura jest wykonana głównie z plastiku, chociaż zdarzają się w niej elementy metalowe, co myślę, że jak najbardziej na plus trwałości całej konstrukcji. Mimo wszystko cały spód jest oblany, że tak powiem, plastikiem i szczerze mówiąc, troszeczkę jakość wykonania przypomina mi tutaj klawiatury Apple'a, takie charakterystyczne. Tutaj wam wrzucę obrazek. Powiem wam, ten spód bardzo, bardzo mi właśnie przypomina tę klawiaturę od Apple'a. Klawiatura nie posiada żadnego oprogramowania, w zasadzie bazuje tylko na samej sobie. Nie posiada też odłączanego kabla. Niemniej jednak, jeżeli nie gryziecie kabla, to powinno być w porządku. Dodatkowo u góry klawiatury mamy także przyciski funkcyjne do sterowania multimediami, do sterowania muzyką, głośnością naszego komputera, a także kilka innych funkcji, takich jak kalkulator, poczta, przeglądarka itd. Co bardzo też, myślę, zaskoczyło mnie w samej klawiaturze, jeżeli chodzi o jej jakość,
Chodzi mi tutaj o zastosowane LEDy, które świecą naprawdę bardzo, bardzo mocno, jeżeli ustawimy je na maksymalny próg. I myślę, że to zdecydowanie na plus, jak najbardziej, że mamy tak szerokie pole do manewru. Klawiatura też jest zbudowana dość ergonomicznie i wygody w użytkowaniu dodają tutaj nóżki, które mamy zamontowane. Możemy je sobie podnieść lub też nie, w zależności od naszych preferencji. No a skoro mówimy też o jakości wykonania, to same te switche właśnie Otemu są wykonane bardzo dobrze. A jak brzmią? O, posłuchajcie. Ojejku, te Blue Switche, one zawsze tak pięknie, naprawdę dźwięcznie, donośnie brzmią. Jest to niewątpliwie muzyka dla uszu. Porozmawialiśmy sobie już o klikaniu, teraz porozmawiajmy sobie o świeceniu. Mianowicie jest tutaj bardzo, bardzo dużo efektów, które możemy, że tak powiem, łączyć. Chodzi tutaj o to, że mamy mnóstwo przedefiniowanych efektów, a także mamy do wyboru efekty podświetlenia tej dolnej ramki, która przebiega w zasadzie przez całą klawiaturę. No, przez całą klawiaturę tu idzie. No tak tu, tu i tak tu i tu i tu i ten. Więc popatrzcie, ile w ogóle tego jest. No, także jak widzicie, jest tego naprawdę sporo, więc myślę, że nikt nie powinien tutaj narzekać, że jakiegoś efektu nie było. Słuchajcie, co do samej klawiaturki, powiem wam, że ja jestem bardzo pozytywnie nią zaskoczony. Tym bardziej, jeżeli mówimy o widełkach cenowych, w których ona się znajduje, ponieważ szukając jej na Gearbest'cie, możemy taką klawiaturkę wyrwać już za około 220 zł. Myślę, że jest to naprawdę w porządku cena, no czasami u nas w Polsce można znaleźć jakieś tam promocje w Biedronkach czy tak dalej, no i bardziej to jest jednak wszystko sezonowe, no i klawiatury mechaniczne u nas w kraju zaczynają się zdecydowanie od wyższych cen, więc jeżeli ktoś szuka czegoś budżetowego z podświetleniem RGB w rozmiarze 80%, bo nie jest mu numpad w ogóle do szczęścia potrzebny, to myślę, że jak najbardziej powinien być z zakupu zadowolony. Pamiętajcie tylko, że jeżeli kupujecie coś z Chin, to jest długa droga, żeby zawsze sobie wykupywać te wszystkie pakiety ubezpieczeń, żeby potem nie było, że paczka wam nie przyszła, bo się zgubiła gdzieś. Ludzie, na dzień dobry. Paczka mi nie przyszła. Tak więc, moi drodzy, klawiaturka naprawdę bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła.
No i myślę, że jak za tą cenę, to jest to naprawdę całkiem spoko zakup, jeżeli oczywiście lubicie klawiaturę, które świecą się niczym choinka. Tak jeszcze na koniec, z rzeczy, które mi się nie podobały, są to dwie rzeczy. Mianowicie, jeżeli przypatrzycie się tutaj u góry, to tutaj pomiędzy klawiszami są śrubki. I szczerze mówiąc, kiedy trzymamy klawiaturę w dłoniach, to się tak prezentuje, no, średnio estetycznie, że tak bym to nazwał. A druga rzecz jest taka, że... No i druga rzecz to myślę też bardziej wynika z tego, że klawiatura ma białe klawisze. No, jest tendencja, że te klawisze mogą się bardzo szybko brudzić i brud będzie na nich właśnie znać bardzo szybko. Nie bez powodu dużo klawiatur właśnie jest czarnych, żeby właśnie maskować kurz czy brud. Więc no, pamiętajcie, że decydując się na białą klawiaturę, no będziecie jednak zmuszeni czyścić ją zdecydowanie częściej. A co wy sądzicie o tej klawiaturce? Możecie mi też dać znać, czy lubicie taki rozmiar 80%, czy raczej wolicie całą pełną klawiaturę z pełną gamą przycisków. Dajcie znać w komentarzach. A jeżeli filmik wam się podobał, to zachęcam do zostawienia tego kciuka w górę. Oczywiście, jeżeli lubicie filmiki o technologii, to zachęcam do zobaczenia mojego kanału. Jest tam całkiem sporo filmików o technologii, które myślę miały całkiem spoko odbiór, więc być może znajdziesz i też coś dla siebie. A jeżeli komuś jest mnie mało, to zachęcam do wpadnięcia na Discorda, żeby coś tam pogadać, popisać, albo do polubienia Facebooka, gdzie to czasami zadaję wam pytania, wrzucam zdjęcia i takie tam różne nudeski czy coś. No wiecie, ten, nie? No he. Tak więc moi drodzy, dzięki, że wpadliście, do zobaczenia w kolejnych filmikach, na razie, cześć!